Siemanko, jestem Lucek. Dzisiaj recenzja Nissana Skyline'a GTR V-Spec. I zaraz wam wyjaśnię, co oznaczają te oznaczenia, co to znaczy, ale spokojnie. Ten samochód został stworzony po to, żeby nim driftować. Twórcy tego auta projektowali go właśnie po to. Tutaj widzicie taką specjalną maskę do driftu, specjalny spoiler do driftu. Wszystko to zostało stworzone, żeby ten samochód po prostu dobrze latał bokiem. I tak pokrótce można go opisać i na tym nawet moglibyśmy skończyć. Tutaj zerknijmy sobie do środka. Zobaczcie. Mamy bardzo nieekonomiczny kokpit, deskę rozdzielczą zwłaszcza. Ten samochód jest przystosowany tylko do tego, żeby mieć kierownicę po prawej stronie. Kiedyś testowaliśmy sobie Bentley'a i tam widzieliśmy, że tą kierownicę można było sobie przekładać. Mogliśmy mieć zarówno z prawej, jak i lewej strony, a jak ktoś chciał, mógł mieć nawet i dwie kierownice. Jak się ktoś tam nie zgadzał z żoną, czy tam mógł przetestować jazdę razem z żoną, albo uczyć się z żoną, no to żona miała swoją kierownicę i facet miał swoją i kto tam silniejszy w związku, tam jechali, nie? W tym kierunku. No, a tutaj nie możemy, tutaj jedynie żona kieruje samochodem, mężczyzna siedzi z lewej strony, jak to mężczyzna, a z prawej strony siedzi kobieta i kobieta kieruje samochodem. Cholera, trochę przyciemnione szyby są, nie widać. No, czekaj, może się coś tutaj... O, ale jest drążek zmiany biegów. No i tutaj bardzo wyraźnie widać, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć biegów, tylko że ten szósty to jest wsteczny. To jest oczywiste. No i co? No i tyle w zasadzie. I możemy driftować. Czyli mamy 6 biegów, no 5 biegów do driftu. Możemy sobie je zmieniać, możemy ich nie zmieniać, w zależności od tego, jak to tam chce szybko jechać. No i najważniejsze, to tak jak wspomniałem, tutaj mamy oznaczenia V-Spec i GTR. I teraz, firma V-Spec, ona ogólnie zajmuje się detalingiem samochodu, specjalnie dla Nissanów. Nie ma innej, znaczy ona nie zajmuje się innymi samochodami. Mają swoje już specjalne wycięte folie ochronne, folie zmieniające kolor specjalnie dla tych samochodów, więc oni tam nie chcą wchodzić w inny rynek, bo to wiecie, koszty tam docinać później do innych samochodów te folie, to im się nie chce i po prostu mają tylko dla Nissanów. Firma GTR specjalizuje się, no w tym wypadku w produkcji silników. Oni właściwie nie całych silników, oni tam tylko turbosprężarki wsadzają jakąś tam dużą ilość tych turbosprężarek do tych silników, przyczepiają je tam i samochód wtedy dużo szybciej jeździ, nie? No, a i tak to wygląda. Tu mamy jeszcze wejście na kasety. Tam mamy AC, AN ukośnik C, to chyba mamy tam prąd zmienny, AC to było AC, nie? To chyba tak było. AC jakoś tak. No to tam mamy prąd przemienny, możemy sobie tam włożyć wtyczkę i zasilać laptopa, albo tam telefon, ładowarkę, cokolwiek. No już wtedy o tym pomyśleli, mimo że samochód jest z którego? Z 97 roku, także oni już wtedy myśleli, że będą laptopy, będą smartfony. Będzie trzeba je często ładować, więc tam można sobie ładowareczkę podłączyć, jakby ktoś chciał. No i zegary, tutaj też mamy logo GTR, bo tam duża ilość turbosprężarek musi być pod maską, no to wszędzie jest to oznaczenie, że oni tam sobie ten samochód przerabiali, nie? I oni też specjalizują się w Nissanach, chociaż już coraz częściej też pojawia się to oznaczenie w Mercedesach, znaczy, że też tam maczają swoje palce. No i co? I to tyle, jeśli chodzi o ten samochód. No samochód jak samochód, steruje, znaczy kierować może nim tylko kobieta. W tym wypadku moja postać też jest kobietą, także zobaczymy, jak kobieta poradzi sobie podczas driftu. No tak sobie, jest nie najgorzej, chociaż mogłoby być lepiej. Tutaj mamy dodatkowe turbosprężarki od firmy GTR, więc ten samochód ma więcej mocy niż seryjny. W Fordzie można dodatkowo jeszcze sobie dołożyć turbosprężarek, jakby ktoś chciał, ale wtedy dodatkowo trzeba zapłacić za zamontowanie dodatkowego loga GTR obok tego, które już mamy. Na bagażniku mamy tutaj z przodu nawet GTR, także oni już właściwie przejęli tą markę, tylko mamy jeden taki malutki chyba emblemat z tyłu. Tak, mamy tutaj jeden malutki emblemat Nissan.
Ja kiedyś myślałem, że w ogóle firma Skyline zajmuje się produkcją samolotów. Także już sobie wyjaśniliśmy, co to są te oznaczenia w nazwie samochodu. I jak mężczyzna wsiądzie za kierownicę tego auta, no to wybuchnie, bo po prawej stronie siedzą tylko kobiety. Nie mogą mężczyźni jeździć. Zresztą ponoć właśnie tam też są zamienione pedały gazu i hamulca, więc gaz mamy pod lewą nogą, a hamulec mamy pod prawą. I też nie można tam, no kobiety bardziej prawą nogą lubią hamować, a faceci bardziej prawą nogą lubią dodawać gazu. Dlatego właśnie to jest samochód dla kobiet. No ale już przejdźmy do samego driftowania, no bo trzeba to sprawdzić. Niezbyt idzie. Wiecie, jak to jest z kobietami? One chcą wszystko prostować. Przychodzisz do kobiety i mówisz, a ja lubię pić piwo, a ona chce cię naprostować, żebyś nie pił tego piwa. I z tym samochodem jest tak samo. Tutaj samochód próbuje za bardzo prostować ten kierunek jazdy. Możliwe, że jakbyśmy go przetuningowali, ale to ciężko, bo wiecie, jak to jest z kobietami. Jak chcesz ją przerobić, ona zrzuca jedną skórę, ale dalej będzie to ten sam wąż, nie? Tutaj z tym samochodem jest podobnie. Coś tam możesz z nim porobić, ale dalej będzie próbował stawiać na swoim, nie? Także będzie chciał prostować banany w Afryce i no tutaj z tym driftem może być różnie, aczkolwiek można sobie z tym jakoś poradzić, jeśli ktoś ma silny charakter. No i przesterowaliśmy niestety. Tutaj specjalnie do tego samochodu został zbudowany w tej grze garaż. I w kokpicie mamy nawet specjalny włącznik, który ten garaż otwiera. Muszę wam pokazać, tutaj nie pokażę chyba, musimy zmienić na kokpit. Jest taki specjalny przycisk. O, i on jest tutaj, ten czerwony. Jego się wciska, wtedy możemy do tego garażu wjechać. Ja wam tego nie będę pokazywał, bo... Musimy stąd jeszcze trochę podriftować, trzeba ten. I tutaj zainstalowałem jeszcze klatkę bezpieczeństwa do tego auta. Można to robić, aczkolwiek nie jest to zalecane przez firmę GTR, bo wtedy te turbosprężarki zaczynają się tam kisić pod tą maską, a wiadomo, że oni za to odpowiadają, to chcą, żeby te turbosprężarki jak najdłużej przetrwały w aucie. No, i tak to wygląda. Także te akurat Nissany są produkowane specjalnie na drift. No ale Nissan tutaj produkuje tylko karoserię, płytę podłogową. Nie wiem, czy przez nich koła są robione. I lusterka chyba też przez kogoś innego. A szyby? Szyby to w ogóle jakaś inna firma robi. No, także tak to wygląda. Z silnikiem nie wiem jak jest. Czy to robi całkowicie firma GTR? Nie, ona chyba nie robi właśnie. Oni tylko turbosprężarkami się zajmują. Wsadzają jak największą ilość turbosprężarek. Tam chyba do 10 nawet dochodzi czasami. I tam do wydechu, i tam wszędzie to wsadzają. I potem samochód szybciej jeździ. No i nawet jakoś to tak robią, że jest lżejszy, czy coś tam. Dlatego ja tutaj go dociążyłem specjalnie, żeby aż tak nie latał mocno. Dociążyłem go tą klatką bezpieczeństwa, tam chyba 120 więcej kilogramów jest. No i samochód aż tak mocno nie lata. Jakby dodać mu skrzydła, to chyba by odleciał do kosmosu czy coś. Tak wygląda. No i tutaj też mamy ten sam garaż. Jakbyśmy chcieli odstawić furę akurat tutaj, też możemy nacisnąć tam ten czerwony przycisk. Tutaj muszę jeszcze popracować nad tym, znaczy wypadałoby, żeby popracowali nad wjazdem, bo ten samochód jest bardzo niski. I tutaj no nie da się za bardzo tak wjechać, żeby nie uszkodzić go. No. Nissan GTR, GTR V Spec, tak wygląda. I zdecydowanie polecam go, ale do driftu trzeba ostrożnie. Jeśli ktoś by tam chciał nim sobie podriftować, no to
musi mieć na uwadze, że trzeba mieć naprawdę silny charakter. No i trzeba być kobietą, bo faceci nie mogą prowadzić tych samochodów. Dziękuję wam bardzo, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.